Ja słyszałam kilka razy pytanie, po co nam to rodo? No rzeczywiście to pytanie bardzo często jest zadawane. Wielu ludziom się wydaje, że przepisów jest zbyt dużo w różnej materii i rzeczywiście mają rację. Dawno, dawno temu za górami, za lasami wystarczyło 10 przykazań. Potem były trochę uzupełniano kolejne przepisy, potem powstało Cesarstwo Rzymskie, które przyniosło nam nowe prawodawstwo, szczególnie prawo karne, prawo cywilne. No, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to tak naprawdę od 1997 roku mamy tak naprawdę konstytucję, która e, pozwala na e, zapisanie prawa do prywatności jako prawa konstytucyjnego. E, ludzie mówią, że, że roda jest bez sensu. No, i czasami trudno się im dziwić. Bardzo często ludzie, nie znając tematu, nie znając przepisów, są skłonni bardzo szybko oceniać, czy rzeczywiście RODO jest sensem, czy bez sensu. To jest taka nasza chyba ludzka cecha. Już atawistycznie boimy się tego, czego nie znamy. I jeżeli chodzi o RODO, jest dokładnie to samo. Dopiero jak się zagłębimy w Temacie wiemy, że RODO nie jest takie złe, wręcz przeciwnie, jest bardzo elastyczna. O, o, o wiele bardziej elastyczne aniżeli przepisy chociażby starej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku, no i innych rozporządzeń wykonawczych, które zostały wydane na jej podstawie. Co ciekawe, w 2004 roku, dopiero w 2004 roku, zostało wydane rozporządzenie, które opisywało, jakie dokumenty. Mają prowadzić obligatoryjnie administratorzy danych osobowych. Dopiero z kolei po kolejnych 10 latach zostały wydane następne rozporządzenia, które mówiły, jak ma działać administrator bezpieczeństwa informacji czyli obecny inspektor ochrony danych. Wcześniej to wszystko było jakby pozostawione samemu sobie. Nam się wydawało zawsze, że jest to w miarę spójne i w miarę, w miarę ogarnięte. No ale dopiero po czasie okazuje się, już po pięciu ponad latach obowiązywania RODO, że byliśmy jak dzieci w mgle. Teraz dopiero okazuje się, że RODO tak naprawdę załatwia wszystkie tematy. Można, jak już wspomniałem, dosyć elastycznie, ale można sobie opracować takie procedury, jakie są adekwatne do czynników ryzyka które grożą tym naszym przetwarzanym przez nas danym. I to jest, to jest duży plus. Niestety stare przepisy na to nie pozwalały. Co do tego, czy jest bez sensu, no to jak ktoś mówi, że RODO jest bez sensu, to i wszystkie przepisy są bez sensu, czyli prawo jest bez sensu, czy jest anarchistą. I oczywiście to jest, też jest to jakieś podejście do tematu, ale taki człowiek, który mówi, że Rado jest bez sensu, na pewno nie poda nam pinu do karty bankomatowej, ani nie pożyczy na parę dni dowodu. A tym bardziej samochodu z, z numerami rejestracyjnymi, żebyśmy mogli sobie na jego rzecz pewne powiedzmy, zaciągnąć zobowiązania. No właśnie, a czy właściwie co, co tak praktycznie, co dodaje, yy, co daje, co, daje, co, co dało yy, zwykłemu człowiekowi? Znowu jakby może się wydawać na pierwszy oka, że niewiele, ponieważ no, nikt nas nie szkolił spraw. Które na mocy RODO zyskaliśmy. O tych prawach dowiadujemy się dopiero, jak czytamy sobie klauzule informacyjne, w których rzeczywiście jest informacja o prawach, które nam przysługują na mocy RODO. Przede wszystkim te prawa to prawo do bycia zapomnianym często też mylone. Wydaje nam się, że możemy zastosować to prawo w dowolnym momencie, w dowolnym kontekście przetwarzania, co znowu nie jest zgodne z prawem. Nie wyobrażamy sobie chyba sytuacji, w której zatrzymuje nas radiowóz za to, że przekroczyliśmy prędkość, czy złamaliśmy inne przepisy ruchu drogowego. No i policjant oczekuje od nas dokumentu, dokumentu tożsamości, prawa jazdy, czy, czy dowodu rejestracyjnego, czy innych, czy innych dokumentów. A my mówimy, że jest RODO, zamykamy okienko i odjeżdżamy. No wiadomo, że to byłoby całkowicie bez sensu. Natomiast. Generalnie RODO pozwala nam w jakiś sposób, jako osobom fizycznym, prześledzić sam proces i ścieżkę, jak nasze dane są przetwarzane, przez kogo i w jakim celu. No i oczywiście w stosownych kontekstach możemy taką zgodę wycofać. Bardzo istotne z punktu widzenia RODO jest to, że możemy nie podlegać profilowaniu, a przede wszystkim chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju strony internetowe, które targetują, profilują i. Na podstawie takiego profilowania otrzymujemy gotowy towar, który nas, czy ofertę, czy usługę, która nas interesuje. Natomiast pamiętajmy też, że w świecie cyfrowym to bezpieczeństwo, ta ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie która, ta ochrona jest no istotnym elementem bezpieczeństwa informacji czyli tego cyberbezpieczeństwa, o którym ostatnio coraz częściej mowa. To co, idziemy na kawę? Tak jest czas na kawę.